Witam Was serdecznie, Max Pempel przedstawia MotoGP 21, w tym odcinku Grand Prix Australia, Phillipa Island. No, tutaj w Australii mi się bardzo fajnie jeździło, ustawienia można powiedzieć perfekcyjne. Nawet próbowałem jechać w trakcji kontroli w pozycji 1 i naprawdę trzymał mi na zakrętach, ale kiedy się już zużywała to opona do połowy, no to już nie miałem tego trzymania i myślę, że chyba jednak trakcja kontroli jeszcze w pozycji 2 jeszcze tutaj będę jeździł. Co do Grand Prix Australii, już wiadomo, że już ten tytuł mistrzowski ja tutaj zdobędę i postanowiłem, że w tym odcinku sobie kolorystykę moich owiewek zrobię na kolor złoty. Tak, tutaj na owiewce postanowiłem, że sobie jednak zrobię złotą owiewkę. Złote tutaj felgi sobie zrobię i częściowo też kask już jest złoty i już tutaj do końca klasy Moto3, do końca tego sezonu będę jechał już z tym projektem kasku. Możecie w komentarzach napisać, czy to jest dobry pomysł, żebym już do końca jechał, czy może jeszcze jakiś inny projekt zrobił jeszcze przed rundą w Walencji. A co do tutaj zmian, zobaczę jak tutaj w sprawie kontraktów, bo już tutaj jest dziesiątka. No tutaj trójka, tutaj tak samo, muszę zobaczyć. A jeszcze tutaj się odblokowało coś. Byłoby też dobrze, żebym tutaj podpisał kilka kontraktów, bo widzę, że tylko negocjuję z... W tamtym odcinku dawałem, że dwie. Teraz widzę, że negocjacja jest trzy. Więc muszę tutaj zerknąć. Co tutaj się odblokowało? Czyżby kategoria królewska? A jest, no proszę. Ale są jednak zablokowane. Tutaj jednak jeszcze jest zablokowane, jak widać. Więc tutaj jednak jeszcze nie ma takiej możliwości. Zobaczę jeszcze tutaj. No dziwne, że tutaj się podświetla na pomarańczowo, ale nie można tego brać. To jest dziwne, nie? Tutaj troszkę jest błąd, jeżeli chodzi o grę. Tutaj się podświetla, ale nie można tego wybrać. No to myślałem, że coś tutaj jednak będzie nowego, ale zobaczymy tutaj. No i proszę, jest negocjacja tego zespołu, no pół miliona. Tutaj mamy... I tutaj przedłużenie kontraktu. Zdecydowanie tutaj raczej nie będę w ogóle w to brnął. Dlatego ja tutaj odpada. Nie chcę przedłużać kontraktu, wolę już tutaj skupić się na kategorii Moto2. Albo będzie to prawdziwy zespół, albo to będzie jeszcze tutaj fikcyjny. Ale widać po tych wskazaniach, to znaczy się tego tuningu, no jest taka połówka prawie. I z tego teamu. Widzę, że jest tutaj 11 tygodni do podjęcia kontraktu. Tutaj jest 9. Myślę sobie, żeby sprawdzić. Na razie fikcyjny. I może zanegocjujemy sobie. Nie będziemy akceptować. Tutaj sobie zaokrąglę. Tak, tutaj sobie zaokrąglę. Niech to będzie 10. 110 tysięcy. Ach, jeszcze ta piątka. Nieszczęsna, dobra. Tutaj sobie podkręcę na 13. Niech będzie 13500. A tutaj sobie dam... A niech będzie stówka. Będę miał tutaj teraz punkt zahaczenia. Ile mogę tutaj... tą negocjację. Tak, taka negocjacja. 4 miliony, to znaczy 466 500. Niech będzie. Za tydzień już będzie informacja. I tutaj też podkręcę. Tak, też tutaj zanegocjuję. Tutaj dajemy piątkę. Nie za dużo. A
A tutaj damy 15, a 16 niech będzie. O, 16 tysięcy za wygrany wyścig. Zobaczymy, tutaj podkręcę, a damy 200. Tak, żeby mieć taki punkt zahaczenia, czy oni się zgodzą. To będzie właśnie dobre, bo trzeba wiedzieć, na czym się stoi, jeśli chodzi o tą reputację. Czy nie będzie za dużo, czy nie będzie za mało. Muszę to stwierdzić, czy tutaj się zgodzą. Dobra, mamy już tutaj dwie. Albo będzie to GoPro, albo będzie to ten team, włoski team, tak widać. No bo jeszcze z tym menadżerem, jak tak popatrzę, są dwa z pięciu. Jeszcze mógłbym tutaj zanegocjować jeszcze trzy zespoły, więc na razie to jest takie wstępne negocjacje, jeżeli chodzi o to. Zobaczymy, jak tutaj widać, że on jest dobry w kredytach, ale w negocjacjach ma tylko 11, więc dlatego tak nie za dużo dawałem. Nie za dużo dawałem, żeby to sprawdzić, czy nie przesadziłem z tym. Co do silnika, to był bardzo dobry kierunek. Tutaj w moc postawiłem i tutaj też tutaj postawiłem, też można powiedzieć, bardziej w moc niż z oszczędzaniem tych opon. I tutaj w tym odcinku też mogę powiedzieć, że oprócz zmiany barw mojej owiewki, propos mojego też kasku, tak, propos też mojego kasku, też mogę powiedzieć, że nie widziałem, że jest coś takiego jak dyskwalifikacja w kwalifikacjach. Stałem sobie na poboczu, czekałem, aż moje wręcz opony się schłodzą, naprawdę. I zostałem zdyskwalifikowany. Za chwilę wam to pokażę, naprawdę. No nie sądziłem, że coś takiego może być. Tutaj 1,37, drugi trening 1,37,6, czyli 200 tysięcznych się poprawiłem. Tutaj w kwalifikacjach już tylko 100 tysięcznych jeszcze, żem podkręcił te tempo. Ale tak jak mówię, jechałem tutaj trakcja kontroli pozycja 1, jednak na wyścig daje 2, bo podczas tych treningów zauważyłem, że jak już jest połowa zużytej tej opony, no to już nie ma trzymania. Niska temperatura asfaltu, 28, powietrza 11 i 19, prędkość wiatru. Kontynuujemy. Mogę powiedzieć, uzyskałem najlepszy czas w kwalifikacjach, najlepszy czas, a startuję naprawdę z dalszej pozycji. Dobra, nie ma co. Teraz tutaj sobie wczytam te ustawienia. No to już tutaj mamy. Tak, tutaj są wczytane te ustawienia. Teraz pokażę opony. Może pierwsze opony sobie tutaj dam. Bo czasami się w ogóle nie sugeruje. Tutaj akurat sobie twarde dam. I tutaj też twarde. No. Co mogę do niej powiedzieć, do udzielając ten wywiad. Zostałem oszukany. Miałem startować z pole position, a startuję z odległej dopiero tej pozycji. No bo stałem na poboczu, naprawdę. Czekałem, aż się schłodzą opony, a tu czarna flaga, dyskwalifikacja. Takiej w części 20 tego nie było. Teraz to tak zauważyłem, że jest coś takiego. Czyli ładnie, dobra. A propos tych ustawień. 0, 3, 3, 3, 5... 5, 4, 3, 3, 5. Geometria tutaj się nie zmienia. Biegi. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4. Elektronika. 2, 5. Tu się pomyliłem. 3. Anti-wheel. Tutaj też trójka. No oszukali mnie. Tutaj mnie oszukali. Co mogę powiedzieć? Jestem oszukany. No nic. No to zaczynamy. Może podczas tego wyścigu coś powiem o Grand Prix Francji. Ale jak widać, zostałem zdyskwalifikowany normalnie. Zobaczcie na czasy. 1,39 Pedro Acosta.
1.37 ja byłem. Na 18 pozycji. Byłem od nich lepszy, ale niestety, dyskwalifikacja. Nie można na trasie podczas kwalifikacji stać na poboczu. Te zakręty tutaj ładnie się jedzie. A propos Francji, oglądałem transmisję Moto3. No, liczyłem na Acosta, ale się wywalił. Ale widać, że walczył do końca. Na 8 pozycji przejechał do końca. Salacz bardzo ładnie pojechał. Nie sądziłem, że tak dobrze pojedzie. Rossi w Moto3 też ładnie pojechał. Brat od Fernandeza też ładnie. Cieszył się nawet z tej pozycji, którą zdobył. No, w kategorii Moto2 w tak mniejszym stopniu się tym interesowałem, ale Fernandez, z tego co wiem, wygrał. Gardner drugi i Bezeki trzeci. Chociaż Bezeki popełnił błąd, dlatego był trzeci. Mógł mieć szansę na tą drugą pozycję. Ale klasa królewska, loteria. Marquez był pierwszy, no niestety, upadł. Już myślałem, że Marquez pojedzie naprawdę bardzo dobrze, ale jednak, no niestety, upadek i koniec. Miller się bardzo dobrze tutaj trzymał, jednak na warunkach deszczowych Miller bardzo dobrze jedzie. Zarco go gonił. Tak, Zarco go tutaj też gonił. No, ładnie to wyglądało, naprawdę. Bo są zawodnicy, którzy bardzo dobrze jadą w warunkach deszczowych. Są tacy, którzy bardzo dobrze się czują na jednak warunkach suchych. Fabio Quartararo ładnie jechał. Maverick Vinales, no mogę powiedzieć, on bardzo w kratkę jeździ. Jeszcze naprawdę ten sezon może się odwrócić do góry nogami, jeżeli chodzi o klasę królewską, bo tam jest bardzo blisko. I Bagnaia, i Miller, i Mir, i Fabio Quartararo, i Zarco. Naprawdę tam są bardzo ciasno się robi, więc tutaj nie ma takiego wręcz lidera. Ale ja tutaj muszę się też tutaj skupić nad jazdą. Za szeroko. Mam wrażenie, tak jakbym miał normalnie teraz za chwilę padać. Teraz tyle zawodników mijać, to też nie jest tak łatwo, szczególnie w tych zakrętach, tutaj Romano Fenati. Jeszcze tak nie miałem, żeby tyle zawodników tutaj spróbować wyprzedzać. Teraz. Tego pozycja trzecia, jedziemy. Wyprzedzamy od wewnętrznej. 1.48 na rozgrzewkę. Podjedziemy. Antonelli, mamy tutaj Antonelliego. Ja wiem, że w kwalifikacjach tutaj, właśnie tutaj w środku zakrętu dużo zawodników glebiło. Tutaj muszę spróbować jakiegoś naprawdę manewru, wyprzedzenia. Ach, Yamanaka się tutaj obraca. Myślę, że tutaj na dohamowaniu troszkę opóźnię hamowanie. Tak, tutaj. I tutaj wyprzedzimy sobie jednego zawodnika. Teraz Yamanakę spróbuję. Ach, tutaj troszkę za szeroko. Zapraszam wręcz rywala, ten, który jest z tyłu za mną. Artigas, teraz. Ładnie, tutaj. Wszyscy jadą równo. Nie ma na razie takiego, to by od razu... Ach, tutaj aż mnie normalnie zadrgało. Już był naprawdę błąd mój. Artigas, 13 pozycja. Och, myślałem, że już tutaj wyjadę. Pozycja 3 PWL.
Artigasa już te teraz wyprzedzę. Dwójka. Szybciej troszkę jadę za Foggio. Ładnie. Mam już tutaj Suzuki'ego. Bliziutko, bliziutko. Na dohamowaniu. Tak jest tutaj. Chyba się zmieszczę. Bo wręcz na limicie wjechałem normalnie na te betonki. Alcoba. Tutaj troszkę za szeroko ten zakręt pokonuje. Ale nie szkodzi. Wszyscy są bardzo blisko siebie. Ach, teraz ładnie. Musiałem troszkę powalczyć. Alcoba się tutaj obraca. Sasaki. Dobrze, dobrze jest, dobrze. Jadę pół sekundy szybciej niż poprzednie okrążenie. Ale widać, że te opony się tutaj z prawej strony bardzo zużywają. Pozycja 3 PWR na długiej prostej. Sasakiego będziemy tutaj mieli. Tunel aerodynamiczny. Jedziemy dobrze. Jest już tutaj Garcia. Zaoszczędziłem trochę więcej paliwa, więc tutaj zaryzykujemy. I będziemy mogli cisnąć. Pozycja 3 PWR-a. Przerzuciłem tak delikatnie ten motocykl. Teraz dajemy gazu do dechy. Pozycja 3 PWR. Bo tam widzę, że odjeżdżają. Teraz ciasno, minio. Na pozycji numer 7. Ach, to hamowanie. Spokojnie, spokojnie tutaj. Bez szaleństwa. Odkręcamy manetkę gazu. Jedziemy. No wreszcie, wreszcie tutaj wjechałem dobrze w ten zakręt. Teraz mogę tutaj spokojnie, PWR pozycja 2, przyczaić się, spokojnie pomyśleć. Tak jak to pokazywał Fernandez Acosta, żeby myślał podczas jazdy. Tutaj spokojnie, spokojnie. Tak, tak, delikatnie. No, tam tutaj Masia prowadzi tą grupę. Pozycja 3 PWR. Chociaż muszę sobie zaoszczędzić tego PWR-a. Zdecydowanie. Dobra, pozycja 2. Kaito Toba. Tak, zbliżyłem się, zbliżyłem. Ja tutaj zauważyłem, że oni tak w zakręcie troszkę spowalniają się. Zobaczymy, jak to będzie później. To jest dopiero piąte okrążenie. Ale tempo jest równe na 39. Gabriel Rodrigo. Ale dużo mnie to nauczyło. Jazda z odległej pozycji i no wręcz dobre wyprzedzanie rywali w odpowiednim momencie. Lepiej poczekać, nie teraz, nie teraz. Lepiej na długiej prostej tutaj wyprzedzać, bo to są naprawdę takie niebezpieczne łuki, zakręty, że może być naprawdę ciężko. Już mam Tobę. Ładnie ciasno tutaj w tym zakręcie. Widzę, że ktoś tam się zaczyna obracać. Zaryzykujemy PWR pozycja 3.
dwójka. Czuję, że na limicie biegowym też jeżdżę. Już się zaczynam te spluwać biegi, szczególnie ten szósty, tak już nie dawał rady. No okej, to już tutaj będę miał. Tutaj już będzie dobrze. Tutaj na dohamowaniu spróbuję już tutaj wyprzedzić rywali. Opóźniam hamowanie. Tak jest tutaj. Bardzo ładnie tutaj. I jest, jestem tutaj. Chyba się tutaj raczej schowam. Tak, dokładnie. Tutaj się schowam za tym rywale. I teraz wyprzedzenie. Ładne. Za Minio. Już jestem za Minio. To trzeba teraz kontrolować, co się będzie dalej działo. Tam się zaczynałem tasować, a takie tasowanie, można powiedzieć, że za chwilę będzie... Koło nich za chwilę będę, bo widzę, że Masia razem z Acostą tam równo jedzie. No, cała śmietanka. Jeszcze tutaj się Masia obraca. Zaoszczędziłem PWR-a. To jest to. Tutaj zaoszczędziłem. Pozycja 3 na prostej. Ryzykuję. Jadę na PWR, te okrążenie. Pozycja 3. Żeby do nich trochę dojechać, bo jednak troszkę mi odjechali. Dary Binder. No, cała taka czołówka, mogę powiedzieć. Jak w Realu. Najlepsi zawodnicy. Acosta, Binder, Minio. Ach, troszkę niestabilności. Już tutaj jest Acosta. Ale tutaj ciasno. Troszkę za wcześnie odkręciłem manetkę gazu. Mnie szarpło. Teraz, pozycja 3. Jednak chyba tego PWR-a sobie tutaj muszę oszczędzić jeszcze. Ach, tutaj za szeroko. Stracę, zdecydowanie stracę. Ale tutaj mam uwagę do tego zakrętu. Ach, za szeroko. Muszę zaryzykować normalnie teraz. 0,08 paliwa. Będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. Wolę już tutaj nic nie mówić nawet, w tym zakręcie. Jest ładnie. Teraz Dary Binder. Wszyscy jadą bardzo równo. Teraz tutaj dohamowanie. Ach, będzie ciężko, będzie ciasno. Będzie bardzo ciasno, tak. Ktoś tam się przewrócił. Nie ma pojęcia. Czyżby Acosta? Tak, Acosta się tutaj przewrócił. Masję mam tutaj, Masję. Ach, będzie ciężko tutaj. Walka będzie do końca. Jest, ładnie. Ale mi tutaj wjechał pod łokieć. No, będzie walka do końca tutaj, spokojnie. Normalnie myślałem, że mnie normalnie przewróci. Jest, ładnie jadę, pięknie. Ostatnie zakręty. Ach. Nie mam pojęcia, czy mnie teraz wyprzedzą, czy nie. Będzie walka do końca. Ale jadą szybko. Masja, Binder, no i wygrana.
Nie byłem pewien, do samego końca walczyłem. 1:39. No, mocne tempo. A Costa chyba się tam przewrócił, tak. 39, normalnie pierwsza 13. Takie tempo tutaj mieli 40. O, jeden tutaj nie przejechał. Ładny wyścig, naprawdę ładny wyścig. Ale no nie sądziłem, że mnie normalnie tutaj zdyskwalifikują naprawdę na kwalifikacjach. This rider has been able to impose a frantic pace on today's race and now he and his mechanics are Ale ładnie było, naprawdę ładny był wyścig, nie powiem. Walka była do końca i mogę tutaj pokazać, że jednak da się wygrywać z takiej odległej pozycji, wyprzedzając swoich rywali, ale trzeba robić to umiejętnie, naprawdę. Kask też mi się podoba, chyba jednak do końca już wszystkich rund tak pojadę z tym kaskiem. Tak jest, tu są kwalifikacje. No niestety punktów nie dostałem, jak widać. Dlatego nie dostałem pełnych punktów. Kwalifikacje. To jest to. Nie można stać na poboczu, żeby opony się schłodziły. Chciałem je schłodzić, bo czasami wychodzi taki błąd, że wybieram sobie opony, chcę sobie zrobić szybki start, one są już od razu czerwone. A tutaj, proszę bardzo. Kontynuujemy. Od razu mamy Grand Prix Malezji, ale to chyba już będzie w następnym odcinku. Jeszcze tylko tutaj podejrzę sobie. Co tutaj w ogóle mamy? A jednak jest. Odblokowało się. Tutaj się odblokowało, że mogę od razu skoczyć do klasy królewskiej, ale wolę jechać po kolei niż tak skakać jak Jack Miller. Wolę jednak przebrnąć to wszystko. Zobaczymy, czy tu się zgodzili. No niestety nie zgodzili się. Za dużo chciałem. Tutaj blisko, blisko, ale już prawie by się tutaj zgodzili. Więc mogę tutaj spokojnie jeszcze negocjować. Wiem, że tutaj za dużo dałem. Coś mi się wydaje, że... Tu prawie by byłoby idealnie. Dobra, trzeba negocjować. Jeszcze w tym odcinku. To tylko tutaj obniżenie i będzie 13 tysięcy. Zobaczymy teraz. Tak. A w tym drugim, no zdecydowanie za dużo. 654.566, może się zgodzą. W sumie jeszcze do końca sezonu mogę powiedzieć, że jest jeszcze. Mamy 41 tydzień, 11 tygodni, więc spokojnie jeszcze mogę, jak tak popatrzycie tutaj, 2 z 5, jeszcze bym mógł jeszcze 3 teamy sobie tutaj wynegocjować, ale poczekam. Bo pod koniec tego wyścigu jeszcze Malezję pojadę i po Malezji myślę, że jeszcze wezmę 3 dodatkowe zespoły, gdzie będę mógł tutaj sobie wybrać jakiś ciekawy, bo zastanawiam się jednak nad
nad zespołem SkyVR 46, jeśli chodzi o Moto 2 kategorię, czyli ten zespół. I tutaj się zastanawiam nad Red Bull. Gdzie on to jest? Tak, tutaj Red Bull. Albo z marka VDS-a. Te trzy chyba sobie wybiorę później. Mark VDS, Red Bull i Sky Racing Team. Te tutaj zespoły jeszcze tutaj wybiorę. A propos jeszcze takich negocjacji. Bo jak na razie to nie ma źle. Mój kontrakt obecny przecież opiewał na 159, jak tutaj widać, tysięcy za wygraną. 5000, a tutaj negocjuję już prawie kwoty rzędu 500 000. Więc tutaj naprawdę są zmiany. No nic, fajny wyścig był i mogę powiedzieć, że jak wam się podobał ten wyścig, śmiało łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do następnego odcinka.